Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek webinaru w ramach naszego cyklu edukacyjnego Parkiet Challenge. Dziś tematem jest rola psychologii w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, a przybliży go pan Paweł Śliwa, ekspert biura maklerskiego mBanku. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. W ramach tego krótkiego spotkania pozwoliłem sobie przygotować kilka slajdów, raczej zajawiając temat niż rozwijając go, ale mimo wszystko temat na pewno istotny, o czym mówi szczególnie kolejny slajd, jeżeli mogę prosić o jego wyświetlenie. W ramach pewnych opracowań czy też analiz przyjęło się stosować, że psychologia, a tym samym też no, nasza głowa, przyjmuje bardzo dużą znaczenie w całym procesie inwestycyjnym. Tak, proces inwestycyjny, tutaj dwa słowa wstępu, to jest całość, co wpływa na to, czy jesteśmy dobrymi inwestorami, czy też nam po prostu nie wychodzi. Więc mowa to jest o strategii, zarządzaniu kapitałem i psychologii. My na początku czerwca zapytaliśmy na Twitterze naszych klientów, jak oni oceniają, jak duże znaczenie ma psychologia, czy też uleganie emocjom w ramach zawierania transakcji, w ramach tradingu. No i tutaj wyszło nam jasno, że 60% uczestników wskazało to jako jeden z najczęściej, obszar, w którym najczęściej są popełniane błędy, więc to dość mocno wskazuje, że ten webinar, który dzisiaj prowadzimy, może mieć dość duże znaczenie. Ja ze swojego doświadczenia to wiem, z doświadczenia moich klientów także to się potwierdza, ale tutaj już mamy jakieś takie namacalne liczby, które możemy wykorzystać. Idąc tym torem dalej, no trzeba było wejść w ten temat troszeczkę głębiej, tak? Ci z Państwa, którzy są nowymi uczestnikami rynku, no to oczywiście widzą proste struktury wykresowe, cena rośnie, cena spada. Bardziej doświadczeni inwestorzy wiedzą, że pod każdą z tych elementów, czy to wzrostów, czy spadków, kryją się też pewne emocje. Tam oczywiście możemy je interpretować przy użyciu analizy technicznej, fundamentalnej, ale ponieważ my dzisiaj mówimy o tym, co jest w naszych głowach i ogólnie psychologii inwestowania, no to przyjmuje się, że każde silne wzrosty można tam przypisać jako emocje chciwość, z kolei spadki to jest strach. I tutaj są dwa dość duże rozróżnienia. Fazy spadkowe, zasady są dynamiczne i silne, bo właśnie strach tutaj jest je napędza, więc nie wiadomo jaka jest przyszłość, więc decyzje są zawierane szybciej i bardziej impulsywnie. Chciwość to jest raczej takie wspinanie się po schodach. No i dobrym przykładem chciwości to jest między innymi to, co się dzieje w tej chwili chyba na rynkach światowych, jeżeli chodzi o indeksy, szczególnie amerykańskie, kiedy no, mamy jakieś informacje w mediach, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, co się dzieje w życiu społecznym i na ulicach, no i mamy też wykresy, które otworzą nam historyczne szczyty, na przykład na Nasdaqu. No i pytanie, jak to uzasadnić? Patrząc z perspektywy tego, co my dzisiaj tutaj sobie omawiamy, no to chciwość jest idealnym słowem, które by to wszystko opisywało. Dlatego warto pamiętać, że pod każdym jakimś tam ruchem rynkowym też takie elementy psychologiczne gdzieś tam można wyróżnić. Oczywiście mówimy o pewnej dużej jednostce osób i to jest zjawisko zbiorcze, a nie każdego z nas indywidualne, ale oczywiście no, suma tego wszystkiego wpływa na ruchy rynkowe. Poproszę dalej. Ja na swoje potrzeby stworzyłem taki oto graf i to jest moje autorskie dzieło, od razu się tutaj przyznaję, więc jeżeli ktoś dogłębnie zna psychologię albo ją studiował, to może mieć tutaj swoje własne przemyślenia. Jeżeli weźmiemy te dwie emocje, chciwość i strach i rozłożymy to na przestrzeni czasu, czyli zaczynając od lewej strony, mamy nowicjusza, nowego inwestora, który rozpoczyna swoją przygodę z inwestowaniem. Zasadą jest, że tam jest raczej dość duża chciwość, czyli dość duża chęć zarabiania dużych pieniędzy na rynkach finansowych. Strach raczej minimalny i najczęściej uświadamiany przez brokerów, że ryzyko inwestycji gdzieś tam zawsze istnieje, jest ono proporcjonalne do komplikacji związanej z danym instrumentem, ale każdy inwestor wcześniej czy później zaczyna sobie uświadamiać, realizując kolejne transakcje, czy też zyskowne, czy też stratne, że to niekoniecznie jest takie proste i takie łatwe, jakby się wydawało na początku. Inwestowanie, profesjonalne inwestowanie, czyli zajęcie się pomnażaniem kapitału na rynkach finansowych wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, więc wejście tak z ulicy w ten obszar z zasady może rodzić pewne problemy. Więc ten strach może narastać. Strach może oczywiście mieć tutaj różne postacie, bo to może być strach przed zawieraniem kolejnej transakcji, bo poprzednich straciłem. Może być strach przed stratą określonych kolejnych środków finansowych. Tutaj są różne obszary, możemy to jeszcze tam wydzielić jakieś podzbiory. Chciwość, no z automatu musi spadać, tak, no bo uświadamiamy sobie, że to nie jest takie proste. No i w pewnym momencie
Jeżeli ktoś przetrwa tą próbę czasu, to mogą być tygodnie, miesiące, czasem to jest lata, bo to zależy oczywiście na jakim instrumencie jeszcze inwestujemy. Na rynkach akcyjnych zasady ten proces jest dość długi, bo musimy zaliczyć zarówno HOSSE, jak i BESSE. Dochodzimy do takiego momentu, kiedy obie te emocje powinny się wypłaścić. To jest dość istotne, żeby zrozumieć, że one nie znikną. Emocji nie da się z naszych głów tutaj wyrzucić, ale możemy próbować nimi zarządzać. I kiedy one wejdą w taki płaski obszar, kiedy fajnie jest mieć jakąś tam chciwość, nie za dużą, ale ona napędza nas przy realizacji kolejnej transakcji, ale jednocześnie strach ogranicza nas i zmusza do tego, żeby kontrolować ten proces, tak, żeby ustawiać stop lossy, zarządzać tymi pozycjami, nie angażować zbyt dużych swoich oszczędności w pojedyncze transakcje. To wszystko gdzieś tam zaczyna być racjonalne i zaczyna być planowane. Dlatego te dwie emocje, na pewno warto z nimi chwilę popracować i to jest zadanie każdego z nas, ponieważ w Polsce ja osobiście nie spotkałem jeszcze chyba za bardzo psychologa, który specjalizowałby się w tradingu. Coś, co w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem, już są osoby, które starają się pomóc właśnie takiej grupie inwestorów czy traderów. To jest ich specjalizacja jako psychologia. U nas chyba jeszcze tego za bardzo nie ma. Poproszę slajd. To jest bardzo ważny element oczekiwania, bo teraz tak, wchodzimy w obszar inwestycji i każdy z nas ma pewne wyobrażenie i ma pewne oczekiwania. Gdybyśmy usunęli to czerwone kółko w ramach animacji, to pod nim kryje się to ogromny zielony obszar, który właśnie reprezentuje oczekiwania. Oczekiwania dotyczące stóp zwrotu, naszej skuteczności, oczywiście oczekujemy bardzo dużej, no bo to się powinno przełożyć na duże zyski, które powinniśmy mieć z naszych transakcji, to im większe jest to zielone koło versus rezultaty, czyli wyniki na naszych transakcjach, które zasady na początku raczej są albo w okolicy zera, albo są ujemne, nie licząc tego etapu szczęścia początkującego, to ta dysproporcja pomiędzy zielonym a pomarańczowym sprawia, że no, pojawiają się też określone emocje. Zasady raczej negatywne, tak? No bo jest zderzenie z rzeczywistością. I teraz co możemy zrobić? No, pomarańczowego obszaru nie rozszerzymy tak szybko, no bo rezultaty i wyniki są efektem naszych doświadczeń, czyli ilości zrobionych transakcji. Za to o wiele łatwiej można zmniejszyć nasze oczekiwanie, czyli powiedzieć sobie jasno samemu, ok, to ja od następnego dnia po prostu nie chcę tracić. I wbrew pozorom etap, kiedy inwestor przechodzi z etapu tracenia pieniędzy na nietracenie. Nie mówimy tutaj jeszcze o systematycznym zarabianiu, tylko że trzymamy się gdzieś w okolicach zera, jest bardzo, bardzo istotny. Zresztą cały proces edukacji w różnych obszarach jest właśnie mniej więcej tak rozłożony, że mamy nagle szybki przyrost wiedzy i doświadczenia, potem się to bardzo długo wypłaszcza, tak? Czyli nie mamy namacalnych efektów i to jest dość trudny okres dla każdego z nas, ponieważ ten brak efektów na nas nie motywuje nas do kolejnego działania. Więc tutaj wniosek płynący z tego slajdu jest taki, że oczekiwania versus nasze wyniki muszą mieć ten sam rozmiar. Jeżeli jest tutaj jakaś dysproporcja, to zasady wpływa na to, co się dzieje w naszej głowie i może to być bardzo niekorzystne, więc tutaj warto o tym gdzieś tam sobie zapamiętać. Kolejny slajd, poproszę, dziękuję. Selektywność doboru informacji. Ja tego doświadczyłem wiele razy i nadal od czasu do czasu doświadczam, aczkolwiek radzę sobie z tym chyba coraz lepiej. O co chodzi? Posiadając transakcję, czy jesteśmy na przykład kupieni, czy sprzedani, czy to akcja, czy obligacja, czy jakieś kontrakty terminowe, nie ma tu znaczenia, zaczyna funkcjonować w naszej głowie taki dziwny mechanizm. Jeżeli na przykład kupimy jakąś akcję i ona zaczyna rosnąć, to z rynku napływa cała seria różnych informacji. Ale my, przez to, że jesteśmy zaangażowani w jedną ze stron tej transakcji, zaczynamy sobie selekcjonować i wybierać te, które tylko nam pasują do kierunku naszej transakcji. Jeżeli jesteśmy na rynku kontraktów terminowych, gdzie można zawierać również pozycje krótkie, no to tam ta selektywność ma jeszcze większe znaczenie, ponieważ wybieramy z 10 informacji na przykład tylko te 5, które mi pasuje do mojej teorii, do moich założeń trzymania tej transakcji. I tutaj nie ma znaczenia, czy jestem w zysku, czy w stracie. Jeżeli jestem w stracie, to zjawisko według mnie jeszcze się zaczyna mocno wyolbrzymiać, bo tam ta śnieżna kula zaczyna się dość mocno napędzać. Więc mając świadomość takiej ułomności naszego umysłu, warto jest na przykład budować scenariusze. Czyli zanim otworzymy transakcję, to sobie zastanowić, ok, ja chciałbym kupić po tej cenie, ale jeżeli cena urośnie o 3-4%, to co powinienem zrobić? Zamknąć pozycję, przestawić swoją, zrobić zlecenie oczekujące, żeby zacząć bronić zysku, a co jeżeli ten walor, ten instrument na przykład zacznie tracić 2%? Tak? Czy ja powinienem zareagować, zamknąć pozycję, nie wiem, otworzyć drugą pozycję,
czego ja akurat nie jestem zwolennikiem, żeby dokładać do stratnych pozycji, no ale mając jakiś scenariusz, to potem mając to spisane na kartce papieru, wiemy, jak powinniśmy reagować, czyli podążamy za pewną procedurą, którą sobie stworzyliśmy w sposób bardziej racjonalny, nie posiadając pozycji, niż wtedy, kiedy na szybko tworzymy pewne ratunkowe rozwiązania, bo nagle pojawiły się jakieś ważne dane i rynek nam odskoczył o ileś punktów. Więc ta selektywność doboru informacji na pewno jest tutaj kluczowa. Jeżeli mamy już pozycję, to warto na przykład przysiąść do takiej w miarę obiektywnej analizy w weekend, czyli sobotę, niedzielę, kiedy ceny się nie zmieniają, rynki są zamknięte, wtedy nie fluktuuje ta cena na otwartych naszych zleceniach, a tym samym też no, nie widzimy tych zmian cen i to nie wpływa tak mocno na nasze emocje. Poproszę kolejny. Zasady. Teraz jak sobie radzić z naszą ułomnością, jeżeli chodzi o poszczególne emocje? No jedną z prostszych metod to jest na przykład zastosowanie takiej tradycyjnej checklisty. Tak? Jak idziemy na zakupy, no to robimy sobie listę, którą później odczekujemy, co mamy kupić. Wracamy do domu, okazuje się, że mamy wszystko, co potrzebowaliśmy. Na rynkach finansowych, robiąc transakcje, można zrobić dokładnie to samo. Ponieważ ja zajmuję się analizą techniczną poza takimi też aspektami związanymi z ogólnym tradingiem, no to jeżeli ktoś tworzy strategię, no to strategię można stworzyć na bazie na przykład różnego rodzaju wskaźników. Czyli mamy narzędzie, które nam mówi, jaki jest trend. Jeżeli jest wzrostowy, tak, zaznaczamy, że gramy pozycje długie. Jeżeli mamy otworzyć pozycje według średnich kroczących, no to musimy sprawdzić, w jakich one są, w jakich pozycjach, na jakich parametrach powinna być. Jeżeli jest, odczekujemy, a tym samym też otrzymujemy od samych siebie w postaci zapisu na kartce papieru przyzwolenie na otwarcie transakcji. I to już jest bardzo racjonalny proces decyzyjny, który eliminuje, przepraszam, to jest złe słowo, zarządza naszymi emocjami, a właściwie w jaki sposób spycha je na boczny to. Więc tutaj dość istotne jest, że jeżeli ktoś z Państwa też ma określone przekonania w swojej głowie, jakieś myśli, które napędzają nasze działania, no jedną z takich myśli, które dość często w języku polskim jest wymieniane, to jest na przykład reguły są po to, aby je łamać. Sęk w tym, że trading opiera się na regułach. Powtarzalność transakcji w dużej mierze pozwala nam na zrobienie ich w sposób jednorodny, co też ułatwia potem ich analizę i ocenę. Czyli na koniec miesiąca sobie siadamy, zrobiłem 3, 4, 5, 10 transakcji i oceniamy, czy one były zrobione zgodnie z naszym scenariuszem. Problem się pojawia, jeżeli każda z tych transakcji otwarta jest według innych reguł. Jedna jest otwarta, bo przeczytałem komentarz, druga jest otwarta, bo uczestniczyłem w jakimś szkoleniu, trzecia jest, bo kolega kupił, a czwarta jest zrobiona, ponieważ przecięły się dwie średnie kroczące. Brak elementu wspólnego powoduje, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie też wyciągać wniosków, co poszło dobrze, a co poszło źle w tym konkretnym miesiącu, tygodniu, czy też kwartale w tej jednostce czasu. Więc wbrew pozorom takie proste narzędzie jak checklista może dość dużo ułatwić w przypadku zarządzania emocjami w procesie inwestowania na rynkach. I tutaj nie ma znaczenia według mnie, jaki to będzie instrument. Czy weźmiemy bardziej skomplikowany instrument, czy też mniej skomplikowany instrument. Prośba o kolejny slajd. Podsumowanie. No, warto to wszystko zebrać do jakiejś jednego sformułowania, czy też paczki. Według mnie, mając doświadczenie kilkunastoletnie, jeżeli chodzi o inwestycje i poparte też wieloma rozmowami z klientami, którzy są w naszej instytucji, psychologia naprawdę jest bardzo ważnym elementem i ona może decydować o tym, czy odniesiemy sukces, czy też poniesiemy porażkę. Wbrew pozorom, radzenie sobie z porażką jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo to, że będziemy mieli stratne pozycje, to jest niemalże pewne. Pytanie, jak zarządzać tymi stratnymi pozycjami, jak wyjść ze stratnej pozycji. To są takie pytania, które nie tylko w ramach psychologii, ale też innych obszarów warto sobie gdzieś tam zadać. No i teraz to, co już wspominałem też podczas poprzednich slajdów. Nie eliminujmy emocji, bo takie sformułowania czasem się pojawiają, zarządzajmy nimi. Czyli starajmy się wprowadzać jak najwięcej racjonalności w nasze procesy decyzyjne, a to powinno przełożyć się na pozytywne stopy zwrotu. I na pewno nie oczekujmy, że to będzie miesiąc w miesiąc, kwartał w kwartał, bo jeżeli mamy techniki trendowe, nasza strategia jest trendowa, no to kiedy przyjdzie okres ruchu bocznego, no to wiadomo, że nasza strategia będzie mniej efektywna. I vice versa, jeżeli dobrze czujemy się, kiedy rynek porusza się w bok, no to przy silnych trendach nasza strategia będzie przynosiła okresowo jakieś gorsze wyniki. To wszystko są jakieś takie elementy spójne, które mając świadomość całego tego procesu, możemy na swoją korzyść wykorzystać. Na
koniec tutaj muszę Państwu przypomnieć, że nie tylko w ramach obowiązujących przepisów, ale także jako dobrych rad, że wszystkie inwestycje finansowe związane są z ryzykiem, więc warto zapoznać się z pewnymi adnotacjami, które są tutaj podawane przez naszych kolegów z działu prawnego, więc zarówno na tym slajdzie, jak i na kolejnym, więc można sobie to w wolnej chwili gdzieś tam się zapoznać, bo każda inwestycja to jest zawsze jakieś ryzyko i tutaj to chciałbym mocno podkreślić. Ja serdecznie dziękuję. Dziękujemy. To były podstawy psychologii w inwestowaniu. Temat przybliżył pan Paweł Śliwa, ekspert biura maklerskiego mBanku. Ja Państwa zachęcam do oglądania wszystkich naszych materiałów, nie tylko edukacyjnych, ale też programów Parkiet TV dostępnych na naszym kanale. Dziękuję i do zobaczenia.